Za mostkiem wszystko szpakowicze były. Po całej Polsce teraz i za granicą są. No kiedyś jedna czy kilka rodzin było i to wszystko w każdego dzieci były, rozrastało się, wie pan. Tu w Białowieży też, Szpakowicze, Waszkiewicze, Lickiewicze, Dackiewicze jak na krzyża. No i jeszcze takie Szachalewieczów, trochę rodzin. A tak inne no już przyjezdne wszystko inne. Rodzice na roli pracowali, gospodarstwo u nas niecałe 3 hektary, 2,90 było. Ale jeszcze tatuś dorabiał albo w lesie, czy kiedyś jak dyrekcja była, to woził materiały stąd z grudek, z tartaku, bo tam stolarnia była w parku, teraz ona tak stoi, a kiedyś tak stała. Trzy tartaki u nas było, tu grudki, na grudkach, teraz gdzie hotel Białowieski tartak był i za stacją towarową Sherman miał tartak. Jeszcze z okupacji on szedł. Cegielnie były trzy. Tu jedna na zastawie na polu. To Szpakowicz taki i Klimiec mieli. Tu jak jechać na stoczek z lewej strony, mieszkanie wybudowane z cegły czerwonej stoi. To właśnie tego właściciela. A dwie cegielnie byli pod gdzie rezerwat ścisły, to tam. Po tego, to tam to samo prywaciarze mieli. Bo jak ojciec opowiadał, to na pałac cegły na miejscu tam produkowali. Ale ściągnęli fachowca z Niemiec, Miller, takie niemieckie nazwisko. I on później cegielnię właśnie miał swoją. W parku tam, gdzie dyrekcja, przed wojną ja pamiętam, jak to budowali ten budynek. Budynek wybudowali dla leśnicy, wszyscy byli po lesie, po osadach, dla dzieci leśników. I tu do szkoły chodzili, a tam żyli, w tej bursie. Bursa nazywali ją przed wojną. A Sowieci jak przyszli, to otworzyli 10-letka, tak jak liceum u nas. Już szkoła była tam. Ostra zima bardzo była. Dużo śniegu, mrozy i akurat rodziny leśników wszystko wywozili. To na Sybir. To tu na stacji ładowali do wagonu i to do Hajnówki, później chyba na Czeremchę, bo z Czeremchy ta kolej jest do Brześcia, ona czynna, ale teraz nie jeżdżą, chyba nie wiem. A tu z Towarowej do Pruszan Sowieci budowali tor. Prawie gotowy był wszystko tego. Mosty trzeba było tylko betonowe robić. Ale to Niemcy przyszli i to rozebrali. Z okupacji to Puszczę Göring miał. A przed wojną na polowania przyjeżdżał. Ja to nie z opowiadania wiem, bo ojciec jeździł furą. Zwierzynę już zabitą dowoził i tego. O. A z okupacji doganiali na ganiaczy. To prawie co dzień polowali oni. Po całej puszczy. Stamtąd od Century, gdzie terpeteniarnia byli, to tam zbiórka była na wąską tarówkę się dali, zawozili, czy tu na grudki aż przychodzili. To zależy, w którym kierunku polowali. W tygodniu prawie co dzień. Sołtys już zamawiał to, chodził, jak dwóch było. O, i trzeba było stawić się, bo listę robili, odczytywali później tam. Jak nie było, na nikor nie ganiali, to do lasu wozacy byli. I ojciec do nadleśnictwa, jako liczył się stał, to drogi reparowali. To w żwirowni czy tego nasypywali piach i rozwozili. O. A na tym nikorze, co to była za praca? No siano i tam ziemia była. Ziemniaki sadzili, buraki. To do tego jak jesienią, to na wykopki znów. Tam Niemcy stali. Tam
parę budynków przed wojną wybudowane, bo to przed wojną było, melioracja przeszła. Woźna stamtąd przecież, z Niekoru wypływa, ja przecież wiem. A rowy czyścili Holendrzy. Niedźwiedzie kiedyś byli w puszczy przecież. W 40 roku jeszcze były. W rezerwacie ścisłym klatka była, w klatce ich tam hodowali. Budynek był, studnia, to budynek na tropince ten potoka, już nie żyje. Z okupacji, no po niemiecku umiał i to z Niemcami, to przewiózł tu do domu, postawił tam. Dwóch strażników zatrudniony, czy trzech, bo to na zmianę. Dobę, czy ile tam siedział, to ich za Sowietów, powie, pamiętam, jak odwozili. A za Sowietów i przed wojną z Białowieży on urodzony, ojciec tu mieszkał, Sosonów taki, Fojnik, wieś za granicą jest. To krowy pas przyzwyczaił młodego, to z nim. Krowy pas pomagał. Po wyzwoleniu wszystko kłusowali ludzie. Za okupację jeszcze bizony te były. Do żubru podobne. To stadą tam na rzece, gdzie Gwoźno przepływa, stada chodziły. Oddział 375 u nas, 6 u nich, 404 u nas, 405 u nich za granicą, bo po linii oddziałowej granica idzie. Ja znam, bo my granicę wycinaliśmy. To ja orientuję się. Zaczęliśmy od przewłoki, od rzeki, a skończyli z Zamasiewą. Narew, rzeka płynie, to samochodami tam, gdzie centura, wojsko stała, strażnica była nasza i wojsko saperzy stali z początku. I to właśnie samochody mieli i wozili ludzi, bo pas alejka wycięta była, takie pni wysokości, a my poszerzali już. No kiedyś, jak ja pracowałem, to trzeba było wycinać. Gdzie złomy czy suche, to nie było. To wszystko szło. Kaflarnie, jak tyle kaflarnie było, odbierali, wypalać. A znów tego, cegielnie byli. Dużo za Orlą, do Orly jak jechać tam. Wszystko drzewem wypalane było. Nie robiłem technikum, bo mógł zrobić letko, bo ja miałem do czynienia z technikum, z uczniami, z czwarta klasa, półtora miesiąca stale. Szkoliliśmy na pilarka. O. Ten kolega, co był, no to zapisał się, a mnie, ja większe pobory miałem jak oni po technikum. Bo ja mam, tak, kurs technologa skończony, później kurs pilarza i instruktorskie. Teraz wszystko to niepotrzebne, nieważne. No. A w którym leśnictwie był pan gajowym? Przewłoka, a później pod Cerkiem. Po Sienickiej to. Przewłoka to z Leśną. Nadleśnictwo graniczyło się. Rzeka kawałek Leśnej płynęło i Przewłoka rzeka. O, i do kolejki, wąskotorówka, gdzie pod cerkwi, a później na podcerkwi, z podcerkwi na emeryturę już odszedłem. Kornik to, trzeba było jak kornik to wszystko ściąć, okorować, gałęzie spalić, nie tak jak teraz, nic nie robił. Nieporównanie wziąć jak tego, to żeby stare leśnicy powstawali, te co poumierali, to jest powrotem. Przewrócili się, żeby zobaczyli, co się dzieje teraz.